przyszedłem do woliery, tu z moimi papuszkami chińskimi i aleksandrety większe, no pewno nie pokażę, bo znowu pod światło, ale nie przyszedłem je pokazywać. No chińczyki, to tu będzie je widać, bo lepiej sobie siadły, ale tu już nieraz pokazywałem, więc mi tak jak mówi, nie chodzi. A chcę pokazać, co one wyrabiają, bo już jak te chińskie. Proszę bardzo. Jak obżarły mi poprzeczkę, która tutaj trzymała siatkę. Może lepiej będzie pokazać z tej strony. Jak wygryziona. A tu spójrzcie wióry. Na zewnątrz, no i wewnątrz to tak. Już jest stertka tych wiórów. No rzecz oczywiście spadła. No bo wiadomo, nie ma się czego już teraz trzymać. Także będziemy musieli, już mówię, tu nie będę naprawiał na pewno tej żerdzi, bo to nie ma żadnego sensu. Ale tak, musimy uczepić tą żerdkę, by miały gdzie siedzieć, bo teraz czepiają się po prostu siatki. Jedynie co samiec siedzi na budce. No i będę wieszał taką huśtawkę. Tu taka huśtaweczka była właśnie przywieszona na górnej siatce, na tym belku. Także siatkę będę poprawiał. Siatkę mówię, poprawiał będę tą huśtaweczkę. Ale to już głównie chodzi nie tyle, żeby one siedziały, bujały się, tylko żeby po prostu miały co gryźć. Tu jest właśnie ta huśtawka. Jak widzicie, niemalże cała obskrobana, wyjedzona. Także będę musiał łańcuszki przyczepić właśnie na ten drugi drąg, który mam taki fajny, dosyć gruby. Jak widzicie, już dużo grubszy. To jest brzozowy, taki kawałeczek wycięty. Więc przełożę te łańcuchy, no i będziemy czepiać chińczykom do woliery. Odkręcamy już łańcuszki z dwóch stron. I będziemy je przekładać. Będziemy najpierw nawiercać większym wiertłem, żeby nam się to nie rozszczepiało, chociaż myślę, że taki klocek się nie rozszczepi. I to samo z drugiej strony. Trochę poganiałem papugi, bo musiałem wejść do środka. Myślałem, że mi na głowę skoczą. No ale już uczepiłem, jak widzicie, właśnie tą huśtawkę, którą robiliśmy. No i tą żertkę poprawiłem, bo przecież wygryzły ją całkowicie i przez to spadła. Ona była tu umocowana właśnie na tej poprzeczce. No ale na razie będzie wisieć i tak będę musiał pewno im coś skombinować grubszego, coś takiego właśnie jak ta brzoza. Gdzieś pojechać do lasu i przywieźć takie grubsze konary, żeby miały chociaż na tydzień, na dwa, bo to taka cienka, to w 2 godziny ją złożą zaraz. Także no, misja wykonana. Myślę, że już spokój.